Na komputerach systemu Windows nie ma zainstalowanego domyślnego programu do słuchania podcastów, i wiele osób słucha podcastów na stronach internetowych. No owszem, ma to swoje zalety, ponieważ na strony internetowe zawsze wiemy, jak się dostać. Nigdy nie mam problemu z tym, żeby taki podcast znaleźć. Natomiast problem się pojawia, gdy skończymy słuchać w połowie odcinka. Co wtedy zrobić? W jaki sposób zapamiętać, który to był odcinek? Jeżeli w audycji jest ich dużo, i w którym momencie skończyliśmy go słuchać, z pomocą przychodzą aplikacje do słuchania podcastów, które możemy zainstalować samodzielnie. Nawet jeżeli takiego programu nie ma w systemie, możemy go znaleźć na przykład w sklepie Microsoft Store. Nie jest to najpopularniejsza strona z aplikacjami, natomiast jest to niewątpliwie miejsce, w którym możemy znaleźć kilka aplikacji, z czego jedną szczególnie chciałbym Wam polecić. Aplikacje Microsoft Store, czyli ten sklep z programami do Windowsa, znajdziecie w każdym Windowsie w wersji 10. W tych wcześniejszych nieco też nie ma ich w Windowsie 7, ale praktycznie nikt już taki, z tamtego Windowsa nie korzysta, więc jeżeli tylko masz nowszą wersję systemu niż Windows 7, czyli Windows 8, 8.1 bądź 10, to masz sklep z aplikacjami, czyli masz Albo nazwany to sklep Microsoft, albo Microsoft Store. Jak znaleźć dobrą aplikację do słuchania podcastów? Klikamy wyszukaj po prawej stronie na górze ekranu i wpisujemy na przykład podcast. Jedna z aplikacji, którą moim zdaniem warto się zainteresować, to jest Grover Podcast. Grover Podcast jest aplikacją całkowicie darmową. I dlaczego akurat uważam, że ta jest wyjątkowo dobra? Ponieważ jest to bardzo łatwy w obsłudze program. Darmowy i łatwy. Czego życie więcej. Instalujemy aplikację. Po zainstalowaniu uruchamiamy ją, i możemy szukać nowych audycji. Zacznijmy od audycji. Porozmawiajmy IT. Program, który ma w tej chwili. Bardzo dużo odcinków i nie bylibyśmy w stanie zapamiętać, w którym miejscu którego odcinka jesteśmy. Szczególnie jeżeli słuchamy większą ilość odcinków jeden za drugim. Natomiast w tym programie, jak znajdziemy sobie już swoją audycję, tą, którą chcemy słuchać, wystarczy kliknąć guzik, który jest dostępny tutaj na środku pod opisem obok zdjęcia, guzik subskrypcji. I już naszą audycję znajdziemy na, listę, na liście moje podcasty. Poszukamy czegoś innego. Aplikacja bliżej lasu. Tak samo. Klikamy guzik subskrypcji i audycja jest już na liście naszych podcastów. Chcemy więcej? Dobrych audycji do słuchania jest całe mnóstwo, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Nie musimy korzystać z osobnych katalogów, z osobnych wyszukiwarek. Wystarczy tutaj w programie skorzystać z wyszukiwarki, która dostępna jest na górze, po lewej stronie nad menu, które tutaj widzimy, i ta wyszukiwarka w zupełności nam wystarczy. I jak słuchamy poszczególnych audycji? Wystarczy, że przejdziemy do zakładki My Podcast, czy też Moje podcasty. Klikniemy wybraną audycję, która, na, która nas interesuje, i klikniemy odcinek, którego chcemy wysłuchać. I to wszystko. Program ma kilka ustawień. Jeżeli klikniemy na ikonkę z zębatki. Jest kilka rzeczy, które możemy zmienić. Możemy zmienić folder, w którym przechowywane są pliki. Możemy ustawić sobie przypomnienia o tym, że pojawiają się nowe aplikacje, pojawiają się nowe audycje. Możemy automatycznie pobierać wszystkie odcinki na nasz komputer. To jest opcja szczególnie przydatna, jeżeli jedziemy z laptopem gdzieś, gdzie może być problem z zasięgiem. Możemy automatycznie usuwać pobrane odcinki po wysłuchaniu ich i możemy ustawić również opcję przewijania, czyli co się dzieje, gdy klikniemy przewiń do przodu, do tyłu, o ile sekund audycja ma być przewijana. Ja z reguły, jeżeli w ogóle cokolwiek tutaj, jeżeli, jeżeli w ogóle kiedykolwiek korzystam z tych opcji, to z reguły są to domyślne opcje, które tutaj są ustawione. Jeżeli chcemy ręcznie odświeżyć listę podcastów, czyli program automatycznie nie odświeża nam, albo wiemy, że właśnie teraz podczas używania aplikacji powinien pojawić się nowy odcinek, po lewej stronie na dole mamy Refresh, czyli odśwież listę podcastów. I to wszystko, jeżeli chodzi o korzystanie z Grover Podcast na komputerze z systemem Windows. Program jest bardzo łatwy w obsłudze, intuicyjny. I co najważniejsze, zapamiętuję, której audycji słuchaliśmy i w którym momencie, w środku odcinka, skończyliśmy. Miłego słuchania!